Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim moim czytelniczkom. Bardzo dziękuję za przesłane zapytania. Niektóre pytania są naprawdę bardzo, bardzo interesujące i na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, które mamy dotyczące książki, to są Czerwone Księżniczki, to są Królowie Życia PRL. O tej książce będziemy przede wszystkim mówić i na te pytania będziemy sobie odpowiadać. Pierwsze pytanie jest takie. Który z opisanych przez panią bohaterów książki chwalił się największą liczbą podbitych serc kobiecych? Jeśli wierzyć wynurzeniom, to na pewno chodzi o Włodzimierza Sokorskiego. Tylko że na jego przechwałki nie ma co liczyć, nie ma co uważać, że one były faktycznie wiarygodne. Tak sobie popatrzmy przez palce, to był troszkę taki gawędziarz, erotoman tak naprawdę. Mówiono, że to największy mitoman Polski Ludowej, ale przyjmijmy, że odpowiedź jest Sokorski. Pytanie drugie. Jestem ciekawa, który z opisanych przez panią amantów jest w pani typie i z którym z nich bez wahania umówiłaby się pani na randkę? Nie wiem, czy bym się umówiła na randkę, ale na pewno najprzystojniejszym z całej galerii panów był Stanisław Mikulski, oczywiście agent ze stawki większej niż życie, którą starsze pokolenie doskonale pamięta, a młodsze, tak sobie powiedziawszy szczerze. Ten aktor mógł z powodzeniem konkurować z aktorami z Hollywood, jeśli chodzi o urodę, o aparycję, o klasę, bo prowadził również festiwale w Sopocie, prowadził w mundurze festiwal piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu i proszę wierzyć, że wyglądał rewelacyjnie. I tak spotykałam go na targach historycznych, bo pod koniec życia napisał książkę, którą promował, więc spotykaliśmy się jakby służbowe, czasem żeśmy pogadali do końca. Naprawdę wyglądał tak, jak wyglądał w młodości. Troszeczkę widać było, że wiek, ale to był ten sam format, ta sama klasa, małomówny, po prostu aktor z klasą. Pytanie trzecie. Kto według pani zasługuje bez wątpienia na tytuł największego erotomana PRL-u i dlaczego? No i tu ponownie musimy opowiedzieć o Włodzimierzu Sokorskim. To był taki przysłowiowy erotoman gawędziarz i kiedyś w rozmowie nawet przyznał się Irenie Dziedzic, że on tak po prostu sobie lubi gadać. Pytanie czwarte. Skąd wzięło się u pani zainteresowanie historią? Dużo czasu i wertowania książek historycznych to trzeba poświęcić, aby napisać książkę popartą faktami. Miłe panie, z pewnymi predyspozycjami rodzimy się. Ja myślę, że ja się urodziłam po to, żeby wertować te księgi, oglądać, szukać materiałów, sprawdzać, co jest prawdą, co może być zafałszowaniem, bo nawet w najdalszej historii takie zafałszowania się zdarzały, bo jeśli król płacił za pisanie kronik, no to wiadomo było, że musi pisać dobrze o rodzinie królewskiej, króla, który mu za to płaci. Jest to jasne i logiczne. Ale myślę, że jakoś zainspirowało mnie oglądanie filmów i później sprawdzanie, czy faktycznie to, co pokazane jest w filmach historycznych, zgadza się z tym, co pokazano na filmie. Albo w powieści historycznej, bo czasami troszeczkę mijano się z prawdą, koloryzowano i mnie ciekawiło, jak się mają te relacje prawdy do tej koloryzacji na potrzeby filmu czy książki. I proszę wierzyć, że prawda historyczna jest czasami ciekawsza niż to, co pokazano w filmach i książkach. Te relacje były bardziej skomplikowane, bardziej interesujące, jak się w nie dobrze wczytać. Pytanie piąte. 100 lat świetnych później w odległej galaktyce praprawnuk pana Sławomira Kopra
pisze książkę o byłych elitach IV Rzeczypospolitej i umieszcza panią w niej. Z jaką postacią byłoby bliżej utożsamiać się pani? Powiem szczerze, że nie zaliczam się do elit, nie bywam na przyjęciach, nie bruluję na ściankach, w ogóle nie jest to w sferze moich zainteresowań, ale gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, jakie postacie historyczne mnie nie tyle inspirują, ile są moimi takimi idolkami, to na pewno królowa Bona, która była doskonałą gospodynią, te wszystkie ziemie na Mazowszu, które ona przejmowała, zakładała tam miasta, potrafiła gospodarzyć, pamiętała o podatkach, o tym, żeby skarbiec był pełen, żeby nie trwonić pieniędzy na próżno. I również siostra Kazimierza Wielkiego to była przywódczyni na miarę tamtych czasów tak naprawdę. Była żoną króla węgierskiego i kiedy przyjechała tu, żeby w Polsce rządzić, okazało się, że w imieniu swojego syna oczywiście, że została prawie że udzielną królową i to ona właśnie tytułowała się królową. Syn musiał wrócić z powrotem na Węgry. Wiedziała, że nie ma następcy, bo są trzy córki. Elżbieta Wośniaczka miała tylko trzy córki z jej synem. I dzięki sprytowi przekonała panów, że można na tronie posadzić kobietę. To miała być któraś ze starszych sióstr Andegawenki Jadwigi, w końcu padło na Jadwigę, ale to dzięki właśnie Elżbiecie, dlatego dla mnie ona jest absolutnie idolką. Pytanie numer 6. Ma pani na swoim koncie mnóstwo książek, które pisze pani z prędkością karabinu maszynowego. Proszę zdradzić, jak wygląda pani dzień pracy, bo ja noszę wrażenie, że pani w ogóle nie śpi. Nie, to tak nie jest. Proszę Państwa, każdy dzień zaczynam od basenu, od siłowni, żeby troszeczkę się rozruszać. Później mam już troszkę energii, mogę cokolwiek robić, zamknąć się z książkami, z materiałami. Mam asystentkę panią Sylwię Łapkę-Gołębioską, która mi bardzo pomaga, wyszukuje różnego rodzaju ciekawostki, zaznacza fragmenty, robi cały research, a czasami również inspiruje, bo ma bardzo fajne pomysły, jeśli chodzi o książki. I tak sobie siedzę do godziny 22 czasami z przerwą na małą drzemkę. Śpię doskonale, ale nie przekraczam nigdy godziny 12. 12 to jest deadline, po 12 duchy urzędują, ja nie. Także proszę się nie obawiać, śpię. Pytanie numer 7. W czym tkwiła siła kobiet? Kobiet, które działały niejako z ostatniego planu, ukryte w cieniu kulis, matki, żony, kochanki, wielkich postaci historycznych. Co je napędzało? Miłość? A może chęć wyjścia z cienia, by wreszcie w świetle Jupiterów stanąć pośrodku sceny świata? Paradoksalnie wszystkie odpowiedzi są poprawne. Niektóre kobiety robiły to z miłości, niekoniecznie takiej romantycznej, bo jak popatrzymy na Małgorzatę Beaufort, matkę króla Anglii Henryka VII i babkę jego następcy Henryka VIII, to widzimy, że z miłości do syna potrafiła zrobić wszystko. I dzięki niej jej syn zapoczątkował dynastię Tudorów. Jak popatrzymy na inne panie, na Bonę czy Ludwikę Marię Gonzagę, to one były takimi zwierzęciami politycznymi i faktycznie chciały zaistnieć i chciały coś zrobić dla dobra kraju i robiły. Także pobudki były różne. Pytanie numer 8. Czy jest coś z czasów PRL, za czym pani tęskni? Jakie zabawy z PRL-u pani pamięta, w co bawiła się pani jako dziecko? No, skakaliśmy na skakance, to było podstawowe narzędzie, nie było żadnych telefonów, gier, jeśli gry to Chińczyk, ja grałam z moim tatą w szachy, ale dużo czasu spędzaliśmy i na podchodach i przede wszystkim właśnie na skakance. Pytanie numer 9. Od dawna się zastanawiam nad jedną kwestią. Jak to możliwe, że pani Iwona wydaje rocznie dużo książek i wszystkie są ciekawe, niebanalne, niepowtarzalne, a przy tym świetnie opracowane merytorycznie. Czy pani Iwona w związku z wymienionymi potrafi rozciągać czas, by znaleźć czas na pracę i relaks, a może na inny sposób? Czy panią Iwonę można już nazwać królową literatury faktu? No nie, no, bez przesady z królową, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli zorganizujemy odpowiednio czas, przygotujemy się, to można to
tak rozpisać i swoje zadania tak ustawić, żeby był na wszystko czas. No, oczywiście duże znaczenie ma to, że mam na pulpicie już jakieś materiały do książek, o których ledwo ktoś tam pomyślał albo jeszcze nie pomyślał, ale będą napisane. Jest to wszystko możliwe. W każdym razie królową na pewno się nie czuję, proszę się nie obawiać. Pytanie numer 10. Myśląc PRL, zawsze przed oczyma staje mi kiwająca główka pieska. Czy pani również była posiadaczką tego PRL-owskiego reliktu i którą z podróży samochodowych z tamtych czasów wspomina pani najmilej? Przykro mi, ale nie mam takich wspomnień. Po prostu moi rodzice nie mieli samochodu. To nie były te czasy. Numer 11 pytanie. Gdyby dysponowała pani wykrywaczem kłamstw i mogła podpiąć do niego dowolnego polityka, artystę, dziennikarza, sportowca PRL-u, kogo by pani wybrała i jakie konkretne pytania mu zadała? Bardzo ciekawą, niejednoznaczną postacią jest Piotr Jaroszewicz. Chętnie podłączyłabym go do takiego wykrywacza kłamstw, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób zrobił karierę w wojsku od szeregowca do generała w ciągu 2 lat. Jaruzelskiemu zabrało to lat 13, nawet Bonaparte dłużej awansował. I chciałabym wiedzieć, co było przyczyną napadu na jego dom, przyczyną śmierci. Myślę, że to jest bardzo ciekawa postać i pewnych rzeczy na razie nie wiemy, nie wiadomo, czy się kiedykolwiek dowiemy. Pytanie numer 12. Czy pani Iwona chciałaby wrócić do czasów PRL-u? Jeśli tak, to dlaczego? Do PRL-u niekoniecznie. Ale do czasów młodości na pewno. Numer 13 pytanie. Pani Iwono, czy playboye w PRL-u byli tak samo zdemoralizowani przez wpływ innych jak ci obecni? Mieli swoje poglądy, czy byli lizusami politycznymi? Proszę Państwa, musimy pamiętać, że pieniądze, władza deprawują ludzi. I zawsze tak było, tyle że w PRL-u mało kto miał pieniądze. Były przywileje, czyli ktoś dostał talon na samochód, dostał mieszkanie, mógł pojechać na wycieczkę, czy spędzać w czasy na Krymie albo w Łańsku. To były przywileje tamtych czasów. Nie pieniądze, tylko właśnie możliwość zakupu na przykład stroju w Paryżu czy w Wiedniu, bo paszport to był luksus absolutny. Natomiast trzeba się było podlizywać troszeczkę władzy. Nie wszyscy, Nina Andrycz nie musiała, nawet zanim została żoną Cyrankiewicza, bo miała sławę z czasów jeszcze przedwojennych. Ale już Tadeusz Łomnicki działał i dla partii, i jako dyrektor teatru, no i był genialnym aktorem, który gdyby znalazł się w Hollywood, wierzcie mi Państwo, zdobyłby naprawdę sławę i chwałę na poziomie De Niro, może lepiej, nie wiem. To był naprawdę genialny aktor, ale tutaj musiał współpracować z władzą i władza uwielbiała artystów, uwielbiała im dogadzać, a oni łaskawie na to pozwalali. Jeszcze jedno pytanie. Za czym pani tęskni bardziej? Za saturatorami oranżaną w woreczku czy w proszku, czy bardziej za dropsami, okrągłymi lizakami i batonem mlecznym? Szczerze mówiąc, to nigdy nie przepadałam za słodyczami. Woda z saturatora, zwana gruźliczanką, niespecjalnie piłam, bo wydawało mi się to takie nie... Brzydziłam się troszeczkę. To wszystko takie na ulicy było niezbyt czyste tak naprawdę. Ale zdarzało się, żeśmy taką wodę pili oczywiście. Niezbyt często. Natomiast za czym tęsknię? Za kaczką mojej babci z jabłkami pieczoną. I za krupnikiem mojej mamy. Myślę, że te odpowiedzi usatysfakcjonowały Państwa. Życzę miłej lektury książek, nie tylko Królowie Życia, ale Czerwone Księżniczki PRL-u, Gierek. To jest wszystko, cały PRL. Dziękuję.